Jaki jest najmodniejszy kolor roku 2023 według Instytutu Pantone? Czy można go znaleźć w niskiej cenie w second handzie zarówno stacjonarnym, jak i online? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i na moim kanale na YouTubie od 4 lat zarażam Cię moją ogromną miłością do zakupów z drugiej ręki. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, seria Co można znaleźć w Szmateksie. Jest ona Wam doskonale znana, ponieważ korzystam z niej w formacie shorts, kiedy jadę na zakupy i pokazuję Wam, co można tam znaleźć dziwnego, modnego, kolorowego itd. Dzisiaj postanowiłam zrobić dłuższą wersję tego, co można znaleźć w Szmateksie i skupić się przede wszystkim na najmodniejszym kolorze roku 2023, kolor magenta, czyli kolor intensywnie różowy, przypominający fuksję. I skupimy się na tym kolorze. Stylizacje będą zbudowane przede wszystkim z tych kolorów oraz z pokrewnych odcieni różu. I słuchajcie, rzuciłam sobie wyzwanie. Pomyślałam, że stworzę total look od stóp do głów z drugiej ręki, zarówno w second handzie stacjonarnym, jak i w second handzie online. Zobaczmy, jak mi poszło. Zanim pokażę Wam pierwszy sztosowy outfit, który znalazłam online, muszę wspomnieć koniecznie, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest secondhand marypaula.pl i jest to butik z odzieżą z drugiej ręki z Rzeszowa. I mówiąc, że dziewczyny mają ogromny wybór, mam na myśli ogromny. Na ich stronie internetowej spędziłam nieco ponad godzinę, ponieważ kategorii, jak i stron przeglądania jest tak dużo, że naprawdę jest co oglądać. Możecie wybrać swoje rzeczy szukając po kategoriach, albo jeśli macie konkretnie coś na myśli, tak jak ja miałam kolor magenta, wpisujecie w lupkę, wyszukujecie. Dziewczyny mają to świetnie pokategoryzowane i cała lista produktów wyświetla Wam się w kolorze najmodniejszym roku 2023, w kolorze magenta, buty, torebki, okulary, dodatki i wiele więcej. A co ja znalazłam? Już Wam pokazuję. Zacznijmy od naszej bazy. Dziewczyny mają bardzo oryginalne produkty, takie, których nie spotyka się często w innych second handach, zarówno online, jak i stacjonarnych. I marka La Gamme, pisane przez 2A, ma przepiękną sukienkę z dwoma rozcięciami z przodu i uwaga, mówiłam Wam w ostatnim odcinku, ostatnio pokochałam odkryte plecy. Z odkrytymi plecami. Jak tylko zobaczyłam tą sukienkę, to po pierwsze modliłam się, żeby była w moim rozmiarze, a po drugie o mojej długości. Ja często wybieram sukienki midi, maxi. Tutaj zupełnie inny fason, do którego przywykłam. Nie ma bufiastych rękawów, tak? Więc jestem absolutnie zakochana, bo jest to coś oryginalnego, coś innego w mojej garderobie. I słuchajcie, tych rzeczy na stronie było naprawdę bardzo dużo. Ciężko było się zdecydować, ale ja się ograniczyłam tylko do magenty. Sukienka, rewelacja. I jakie dodatki do tego dobrałam? Zobaczcie sami. Sukienka musi mieć odpowiednią oprawę, a jeśli jest już w intensywnym kolorze, dość ciekawa z wycięciami, tak jak ta, którą wybrałam u dziewczyn, to musimy dobrać coś monochromatycznego albo delikatnego. Postanowiłam stworzyć dość monochromatyczną stylizację i dobrałam buty z Zary, nowiutkie, jak widzicie, jeszcze z oryginalnymi metkami, specjalnie trzymam, żeby Wam pokazać, które odcieniem pasują znakomicie, po prostu idealnie. Zobaczcie, jak są pięknie wyprofilowane, są ultra wygodne, ze ściętym przodem, bardzo modne. Następnie nie mogło zabraknąć również torebki i tutaj nie chciałam, żeby ta torebka zginęła na tle tej magenty, chciałam, żeby się wyróżniała. Skoro mamy wiosnę, skoro mamy modne kwiaty, to znalazłam wyjątkową torebkę w haftowane kwiaty, która ma różne odcienie różu. Mamy magentę, mamy pudrowy róż, mamy jasny róż oraz mamy dodatkowe kolory uzupełniające, które świetnie do różu pasują. Fajna baza do tego, żeby na przykład pobawić się dodatkami również w innych kolorach, ale my dzisiaj jeszcze skupimy się trochę bardziej na kolorze różowym. Jak już też dobrze wiecie, bo znacie mnie, jeśli jesteście tutaj ze mną dłuższą chwilę, może nie tak bardzo torebki, może nie tak bardzo buty, ale jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne, to mam ich troszeczkę w swojej kolekcji. I kolejne znalezisko u marypaula.pl marki Karen Walker, marka dość popularna. Są to okulary w podobnym odcieniu różu, takim złamanym, bliżej może troszeczkę czerwieni, ale jak najbardziej nam to pasuje, więc wykorzystałam również te okulary do tej stylizacji i kropka nad i, kwieciste kolczyki. A jak wyglądała stylizacja w całości? Zobaczcie sami, teraz po mojej lewej stronie wyświetla się, czy to nie wygląda obłędnie. Zacznijmy od pleców.
odkryte plecy, coś, czego unikałam latami, bo nie przepadałam za odkrytymi plecami, okazało się, że jest jedną z moich ulubionych rzeczy ostatnio. Rozcięcia z przodu na nogi, ultra sexy, mega wydłużają nogi, a co jeszcze nogi wydłuża? Oczywiście obces. Wszelkiego rodzaju szpilki, platformy wydłużą nam dodatkowo nogę. Akcentem jest, tak jak Wam mówiłam, chciałam, żeby coś na tle tej sukienki miało taki pop-up i jest to właśnie kwiecista torebka, która idealnie pasuje, bo mamy też kwieciste kolczyki, więc nawiązujemy do motywu kwiecistego. I znowu kolor kolczyków fajnie pasuje do koloru okularów i tak się prezentuje moja pierwsza stylizacja, którą w całości znalazłam w sklepie marypaula.pl. Przejdźmy do następnej stylizacji, tym razem znalezionej stacjonarnie. Czym się różnią tak naprawdę poszukiwania między second handem online a second handem stacjonarnym? Online mamy to ułatwienie, że mamy pokategoryzowane, możemy sobie wpisać daną frazę w lupkę i wyszukać konkretnie tego, czego szukamy. Nie musimy jeździć z miejsca na miejsce, po prostu zmieniamy adresy stron internetowych. W second handach stacjonarnych wiadomo, że wygląda to zupełnie inaczej. Potrzebujemy o wiele więcej czasu, o wiele więcej cierpliwości. Musimy też jeździć z miejsca na miejsce, znać lokalizację tych second handów. Ja może nie mam czasami szczęścia w życiu takich typowych, życiowych sprawach, ale jeśli chodzi o znaleziska second handowe, mam to szczęście od lat ogromne. I wchodząc do pierwszego lepszego second handu sieciówkowego, znalazłam przepiękną fuksjową sukienkę. Już Wam pokazuję. Sukienka sama w sobie wykracza ciutkę poza granicę mojego komfortu, ponieważ jest na ramionczkach. I zacznę może od róży, którą postanowiłam przypiąć do tej sukienki. Róże stworzyłam również z czegoś, co znalazłam w second handzie stacjonarnym i był to szalik. Moda w 2023 to nie tylko moda na kolor magenta, ale także na kwiaty, w szczególności wersja 3D. Takie projekty możecie znaleźć chociażby u projektantki naszej rodzimej Magdy Butrym, pokażę Wam zresztą na przebitce. Róże 3D są mega modne, kwiaty 3D są ultramodne, więc postanowiłam w tym sezonie stworzyć sobie właśnie taką różę 3D. Miałam ogromne szczęście, że udało mi się znaleźć właśnie w kolorze magenta i postanowiłam tą różę dopiąć do sukienki, która jest prześliczna. Słuchajcie, sukienka jest ultra rozkoszowana, więc pięknie będzie się nadawać na sesję zdjęciową. Niestety materiał jest sztuczny, więc latem jej za bardzo nie wykorzystam. Tak jak mówię, bardziej na sesję zdjęciową, ewentualnie na sezon weselny. Można ją naprawdę świetnie wystylizować, a jak to zrobiłam, za chwilę Wam pokażę. Tym razem nie będziemy działać tak stricte monochromatycznie, tylko zrobimy akcent kolorystyczny w postaci dodatków srebrnych. I srebro to jest nieczęsto wybierany przeze mnie kolor, zazwyczaj wolę złoto, więc tym razem postanowiłam podwójnie przełamać swoją granicę komfortu i znaleźć coś w srebrze. I udało mi się w tym samym second handzie tego samego dnia, muszę zerknąć na podgląd, żeby Wam dobrze pokazać te buciki, znalazłam buty na delikatnym obcasie, srebrne, nowe i specjalnie też zostawiłam, żeby Wam pokazać, że były one nowiutkie, z papierami nawet oryginalnymi w środku, z nalepkami na podeszwach za 12 zł czy 22 zł? Za 22 zł mega buciki i boy, oh boy, jaką ja znalazłam do tego torebkę. Stay tuned! Ostatnio często wspominałam, że nie mam wielu jasnych torebek, więc proszę bardzo, tworzyłam ten odcinek i znalazłam srebrną torebkę jasną, idealnie pasującą do butów i do całej dzisiejszej drugiej stylizacji najmodniejszego koloru magenta w towarzystwie srebra. I jeszcze jeden mały akcent, oczywiście nie mogłam zapomnieć o okularach. I ponownie okulary w odcieniu różu, tym razem jasny róż. Zobaczcie tylko, jak ta stylizacja się prezentuje w całości. Jestem absolutnie zakochana, po pierwsze w sukience, która jest tak mega rozłożysta, że nie mogę się doczekać, aż wyjdę na cieplejszy dzień. W cieplejszy dzień ją ubiorę i zrobimy przepiękne zdjęcia. Ta róża pasuje genialnie do tej sukienki. Świetnie się w niej czułam, pomimo tego, że była na ramionczkach, za którymi nie przepadam. Okulary, gdyby były w tym samym kolorze, też jak najbardziej by pasowały, ale jednak fajnie, że mamy tutaj tą różnorodność i mamy ten delikatny róż na twarzy, mamy delikatne srebrne kolczyki, które znalazłam jakiś czas temu w second handzie, więc też wcześniej o nich nie wspominałam, bo one są już w mojej kolekcji jakiś dłuższy czas. Do tego srebrne buty w ogóle są ultra wygodne, mega się jaram, bo są na wygodnym obcasie, więc na pewno w nich pośmigam. I oczywiście uzupełnieniem całości jest srebrna torebka. Jestem ciekawa, która ze stylizacji według Ciebie wygrała, czy pierwsza z second handu online, sponsora naszego dzisiejszego odcinka marypaula.pl, czy może stylizacja z
stacjonarna z jednego z sieciówkowych second handów. Koniecznie zostawcie odpowiedź w komentarzu. Żeby spędzić jeszcze chwilę czasu z Konstancją, kliknijcie koniecznie na mój film wyświetlany po lewej stronie i zobaczcie, co udało mi się ostatnio znaleźć na totalnie odjechanym holu wiosennym 2023. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się za tydzień. Cześć!